Bardzo się cieszę, bo pokonać było mistrzynię świata to jest po prostu zaszczyt i po prostu trafiłam na swój dzień i to było moje pchnięcie. Także bardzo się cieszę i jestem bardzo zadowolona. Te emocje na stadionie berlińskim pamiętamy, proszę Państwa, chociażby z Mistrzostw Świata, kiedy te ostatnie kolejki decydowały i to te ostatnie pchnięcie Pauliny Guby decydowało, ale rozumiem, że nie będziesz tak nas, Paulina, trzymać w niepewności w kolejnych imprezach Mistrzostwa Świata w przyszłym roku. Nie, no czemu nie, bo to w sumie było bardzo fajne. Chociaż Konrad i Usłyszeć Michał taką zawsze ciszę. przeważnie mówią, że w pierwszej kolejce trzeba to zrobić i w pierwszej Nie, kolejce no w trzeba pierwszej kolejce to konkurs wtedy nie masz ustawić. zabawy tak naprawdę i trzeba to trzymać napięcie do końca, bo po prostu to, co się stało na stadionie, później ta cisza kibiców, także no to było bezcenne, także... Czyli przeważnie doping i brawa, ale tak czasami również cisza jest wspaniała i napawa optymizmem. No i trener Edmond Tantczak, który prowadził od 9 lat właściwie prowadzi Paulinę Gubę, panie trenerze, i było i dobrze, i źle, i było w dołku, i była górka, ale teraz no to jesteście chyba na szczycie samych Himalajów. Bardzo dobrze powiedziałeś. W sporcie no, trzeba mieć trochę szczęścia, wyobraźni, myśleć długofalowo. Jest to trudna robota, ale jak się wytrzymuje, to osiąga się sukces. Przykład Pauliny jest takim dobrym przykładem. Ja porównuję trening do tanga. Do tanga trzeba dwojga. I jak się tańczy i chce się mieć dobre rezultaty, to nie można deptać się po palcach. A jak się depcze po palcach, to już jest, wtedy jest źle. U nas w poprzednim okresie było różnie. Było i dobrze, było i źle, było i lepiej. W każdym razie koniec wieńczy dzieło. Koniec jest okej, jest w porządku. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, to muszę powiedzieć, że jeśli chodzi, porównując to do tańca, to muszę powiedzieć, że chciałbym, żebyśmy zatańczyli bez deptania po palcach. I wtedy będą rezultaty i na Mistrzostwach Świata, i na Igrzyskach. I najlepiej oberka albo polkę w trakcie igrzysk. Walec jest, tango jest spokojniejsze, także łatwiej zadziałać i łatwiej rozstrzygnąć wszystkie dylematy i błędy. Także, a jeżeli jeszcze mogę, będąc przy głosie, chciałbym podziękować osobom, które przyczyniły się do tego, że Paulina doszła do takiego sukcesu, do jakiego doszła. Czyli jej pierwszej pani trener, jak się nazywa? Barbarze Sierpińskiej z OKS Otwock, bo bez niej nie byłoby jej na arenach sportowych.